W Legnickiej Komendzie od 2014 roku działa specjalny zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drodze. Tym razem dzięki kamerom ITS-u udało się policjantom zidentyfikować kierowcę, który nagminnie łamał przepisy. 24-letni mieszkaniec Legnicy w ciągu 2 miesięcy popełnił aż 19 wykroczeń w ruchu drogowym. Były to głównie przejazdy na czerwonym świetle, za co zgromadził blisko 100 punktów karnych. Policjanci tutaj skierowali wniosek o ukaranie do sądu, który już w wyroku swoim nakazowym nałożył wysoką karę grzywny na tego kierującego. Legnicy kierowcy powinni mieć się na baczności, gdyż policja będzie zbierać informacje z kamer, które znajdują się na większości legnickich skrzyżowań. Policjanci Legnicy zapowiedzieli, że cyklicznie będą sprawdzać kamery z ITS-u i tutaj kierowców, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, będą rozliczać i będą wobec nich wyciągać najsurowsze konsekwencje, no i stosować wniosek do sądu o ukaranie. Na adres mailowy Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu można także przysyłać filmy z wykroczeniami innych kierowców. Policja będzie analizować każdą sytuację. 24-latek, który aż 19 razy łamał przepisy, jeszcze raz będzie musiał wybrać się na kurs prawa jazdy. Kierowcy, którzy robią podobnie, mogą liczyć na takie same konsekwencje.